Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dwarf Fortress. Poczytałem sobie troszkę, no i chyba wiem dlaczego, znaczy ja to może źle rozumiałem troszeczkę te priorytety tutaj pracy, bo to trochę jest tak, że na początku by wszyscy mogli robić wszystko i dlatego te workshopy i wszystko było budowane. Natomiast odkąd włączyłem, że tylko selected do this, w związku z czym budowa tylko jest realizowana przez tych, co mają tutaj włączone. W związku z czym, a do budowy na przykład workshopu tego mostu potrzeba murarza. Odpowiednie, powiedzmy, umiejętności trzeba mieć przydzielone dla tych naszych po prostu, co mają, znaczy muszą mieć odpowiednią specjalizację. W związku z czym ja bym tutaj zrobił tak, że tą budowę bym dał everybody do this, w związku z czym to nie jest istotne, kto będzie, powiedzmy, tutaj robił te budowy, że wszyscy mają robić budowę w zależności od tego, jakie mają zdolności. I wtedy te mosty i tak dalej powinny zostać po prostu zrobione. Tutaj powinniśmy mieć jeszcze kogoś, kto robi te... jak się oni tutaj nazywają, ashery, potash making, lime making, labor. No właśnie, czyli trzeba by, powiedzmy, gościowi jakiemuś tutaj przydzielić to, chyba że ktoś ma włączone domyślnie. Może tak być. Więc zaraz zobaczymy. Potash making. Możemy zrobić coś takiego, że... Jejku. Możemy zrobić coś takiego, budowa, na wszelki wypadek włączymy sobie tutaj, czy mamy potash making, lime making gdzieś tutaj, butchery farming, potash, soap making, potash making jest, włączmy do budowy też, lime making tak samo. Więc każdy będzie mógł niby to robić przy budowie, więc teraz powinni w trimminga to zrobić. No właśnie. Olo First Poet Visiting, a to jest ten Olo First Poet, Urdim, tak, to jest ten Urdim Hot Mirror, czyli to jest ten dziwny taki, Incelska, coś ta, Axe Dwarf, Hammer Dwarf, Axeman, Swordsman, Crossbowman i tak dalej. Jejku, ile ich tutaj po prostu przychodzi, a my mamy taką kijową knajpę. Co tu jest? Bard Councils Make Bone Bolts. No, dobra, dobra. To już mnie interesuje. No, wreszcie. Ashery. Potrzebujemy w tym momencie, żeby zrobić do tego mydła. Make Lie. Tak. Dwa, trzy. Na razie nie biorę takiego. Znaczy, mogłem tu zrobić work order też od razu, ale na razie zrobimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 na priorytecie przynajmniej ze 3. To już będziemy mieć. Teraz to Scrupless. No właśnie. Scrupless, to co to za jest za praca? Paper making? Tak jak patrzę. No dobra, no to do budowy w tym momencie możemy wyedytować. To mogę wyłączyć. Potaż ten paper, może pressing po prostu. Zobaczymy. Może to w końcu zostanie zrobione. Sprawdźmy w kuchni. Jeszcze 3 możemy zrobić. Nie, render fat nie możemy za bardzo zrobić. Już dawno by umarli nasi po prostu. Ten masz injured and conscious. Ty masz problemy duże. Wounds, right, coś tam. Smashed open. Dlaczego się nikt z wami nie zajmuje? Jest traction bench, wszystko jest. Lekarze co robią? Temu lekarzowi jednemu wyłączę to polowanie, bo to nie ma sensu. W tym momencie, żeby ktoś tu polował. Oni niech się zajmą leczeniem, a nie kurczę imprezowaniem.
Ktoś to robi, czy nie? Construction inactive. Jeszcze tutaj nie ma. To, bo będziemy ten screw press potrzebować, to może jeszcze raz zrobimy. Będziemy w tym momencie tak paper making, gdzie takie coś jest. Trapping, butcher farming, pressing. Milking, sharing, spinning, fishing, metalsmithing, jewelry, crafts. Paper making. Tak było napisane na wiki, więc może takiego się jest potrzebny. Bone bolts. Bone bolts. Wooden bone bolts. To jedziemy tak. Greater niż 10. Dobrze. Żeby mi to ciągle nie spamowało. Masterpiece bracelet. Bardzo dobrze. To będziemy mieć co sprzedawać. Czy ktoś wybuduje nam tego w końcu coś? No job. Besmar. Miner. No powinieneś wybudować to. Scrupless. Drink. Jeszcze raz sobie zobaczę ten screw press. Special work workshop, dobrze. Materials jobs mechanic. Może mechanic potrzeba włączyć tutaj. Czyli to cyk, cyk. Gdzie tu jest mechanic workshop? Hunting, healthcare, farming. No, zostawię pressing na wszelki wypadek. Milking, sharing, spinning. Znaczy mógłbym wszystko włączyć chwilowo, tak żeby w końcu coś to zrobili, ale okej. Okay. Metalsmithing, crafts, mechanic, tu gdzieś powinno być. Paper milking. Engineering Mechanics. Zobaczmy, czy ktoś w końcu to zrobi. Bo mamy już prawie wszystko do zrobienia. A, Soap Makers Workshop jeszcze, panie. Soap Makers Workshop. Jeszcze o tym zapomniałem. Iron Bars, Jet Blocks. Proszę was bardzo. Bo tą infekcję cały czas tam mają, więc... A most ktoś w końcu wybudował? Ha, no proszę. Jak szybko w końcu zrobili. Okej. Okay. Ruszyło z kopyta to. Waking thing, Dolomite Lever to na pewno... O, już będzie robił gość. Pięknie. To możemy zrobić cyk. Link do tego. Cyk. Podlinkowaliście? Showlink Buildings. Nie podlinkowaliście. Sealstone Mechanism. Jet Bridge. Teraz jesteś podlinkowany? Link. Tak, jest. Dobra. Jest podlinkowane. OK, mamy wreszcie to zrobione. Kurczę, oczywiście ileś odcinków mi zajęło, ale jak się czego człowiek nauczy, sam dojdzie do czegoś, to później to lepiej pamięta. O, właśnie, mamy już zrobione screw press. Press liquid from fruit. Po co ja zrobiłem ten press oil from seed? Mill seeds or millstone. Press oil from seed paste. Press oil. A ja nie mam czegoś takiego. Press honey, press liquid from fruit, liquid container. Okej. Okay.
Waiting for Construction. Czy ktoś to w ogóle zrobi? Czy musimy coś... Linking Bridge i tak dalej. Zaraz zobaczymy. Tu mamy co? Cut Gems, ok. Tutaj czekamy. Czy ktoś to w ogóle zrobi? Soap Maker. Pewnie nie ma... No właśnie. Cyk. Soap Maker. Cleaning to może... A, możemy zostawić, nie ma problemu. Mechanics zostawię tutaj, dlatego że to będzie do tych wszystkich mostów i tym podobnych. Potaż soap making, właśnie to trzeba włączyć, a pressing jest niepotrzebne już. To zaraz powinni to zrobić. Natomiast to mnie zastanawia. Liquid container. Tego jeszcze nigdy nie robiłem. Press oil. Query bush cotton flux i tak dalej. Value. Bugs. Nic nie pisze na ten temat. Nie jest napisane na ten temat. From paste. To pewnie to była ta... Request liquid container. To co to ma być? Ten liquid container. Liquid container. To będzie barrel pewnie. Może potrzebujemy po prostu barrels i tyle. Barrel. Czy my mamy gdzieś tu ogólne make barrels, rock front table, goblet, barrel. Make wooden barrel. Can use any shop. No to jest 5. Więc oni powinni to zrobić. Barrel. Wooden barrel. I zróbcie to szybko. Dobrze, tu mamy soap making, mamy make soap from oil, from tallow. No, tallow nie możemy, bo nie mamy fat. Nie mamy tego, ale zobaczymy, może się da ten olej wycisnąć, kurde, w końcu z czegoś. Zrobiłeś już tam barel, czy jeszcze nie? Dobra, zrobiłeś. Requires liquid container. Muszę jeszcze raz to sprawdzić. Okej, dobra. Doszukałem się dalej. Potrzebujemy dzbanka. Nie wiem, czy jest stone jug pewnie. Będzie stonework sales jug. Nie? Gdzież to robimy? Tu? A dobra, zróbmy tak. Open the work orders. Gdzie te dzbanki się robi? No to ja bym tak pomyślał, że albo w craft, albo... Kurczę, to jest mało słabo intuicyjne. Gdzie ten jack się robi jeszcze? Dzbanek, kurde. Ze mnie jest dzbanek, że takich rzeczy nie wiem. Okej. Zaraz sobie sprawdzimy. Ceramik, o kurde, kiln metal. Ojejo. Stone, no powinno być stone. Stone crafter powinno być tutaj, jug bez problemu. Dlaczego ja tutaj nie mogę tego zrobić? Coś się zmieniło? Jug, nie można zrobić. No jest napisane na wiki, że jest na tym. Dajcie mi jeszcze poszukać, bo po prostu już sam nie wiem. No ciekawe, jak się wejdzie na Carpenter's Workshop, mamy
W ogóle nie mamy tutaj jug. Natomiast jak zrobimy tutaj, jak piszę jug, no to możemy zrobić wooden jug. No. Wooden barrel. Jest, shale jug. W ogóle mamy. Nawet nie ten. No to jest, liquid container. Mamy jug. Nie wiem. Będę robił strasznie dużo cięć w tym odcinku, bo nie mogę po prostu tego w ogóle tutaj... Wooden jug. Can use any... Cyk. Setting material to mnie nie interesuje. Obojętne jakikolwiek jest. Wooden jug. Może jest zajęty i dlatego tam nie możemy zrobić. A jak zrobimy, nie wiem. Jug, jak będzie, nie wiem, rock jug. No i to chyba jest. I teraz powinno być tutaj, albo tutaj, rock blocks. Masterpiece, to mnie nie interesuje, need butcher animal, head started raining. No dobra, strasznie coś tutaj jest takie właśnie, rock jug, wooden jug. Can use any shop, no to wiadomo, ale... Crafts, zaraz, tu powinno być, przepraszam. Rock jug, wooden jug, okej, dobra. Nie w tych, Boże, to ja źle szukałem. Dobra, rock jug, wooden jug, proszę zrobić. Teraz możecie już w końcu, jak zrobicie to, to o, już robimy, bardzo dobrze. Brew drink, it's okay, make bone bolts. Dobra, teraz jest, na pewno, więc możemy add new task, jeszcze nie możemy. Brakło nam oczywiście tych. Required not pressed oil bearing glob. Non-pressed, not oil bearing leaf or fruit. Honey bearing honeycomb, required not pressed papers. From paste. Add new task. To paste. Seed nuts to paste. A to powinniśmy zrobić. Unrotten oil bearing seeds. A, czyli to tak łatwo nie będzie. Co potrzebujemy? Unrotten non-pressed oil bearing leaf or fruit. Może zróbmy gather. A może trzeba pozbierać troszkę rzeczy. Bo to żeśmy wszystko już. Plant gathering ustawmy gdzieś tutaj ludziom. Plant gatherers są jacyś? Pewnie nie ma. Everybody does this. No właśnie, czyli ktokolwiek proszę mi tu pozbierać. Kurde, co to się dzieje? Kot został ugryziony przez pszczołę. Urządlony. No. Właśnie się zastanawiam, czy nie warto byłoby others, ten merchant, no nie wiem, kurczę, jego nie przygruchamy, ale nie chcę, bo jeżeli to jest oznaczone jako merchant, to jak go rozwalimy, to możemy mieć jakieś, powiedzmy, debuffy. Z ptaków to podejrzewam, że wiele nie będzie tych... Nie mamy na co polować w ogóle. Moglibyśmy... Mamy jedną świnkę, no to jak ją, że tak powiem, ubijemy, no to będzie lipa. Janka muzyka nie możemy. A zaraz. Janko muzykant to jest...
Tak. Pets, livestock. Tak, tak. Rimworld. Tego moglibyśmy goblera. Czy z niego na przykład da się zrobić, żeby było jakiś render fat? Czy to jest za małe? Czy raczej powinniśmy mieć... Bo nie chcę rozwalać indyka, jeżeli powiedzmy to nic nie da. Ten kamel do niczego nie będzie na pewno nam potrzebny. Możemy go ewentualnie po prostu... Jeszcze poczekamy chwilę. Może się uda tutaj właśnie z tym zrobić. Ojej. Add new task. Requires liquid container. No kurde. A unrotten oil bearing seeds. Okej, okay, dobra, poczytałem sobie jeszcze troszkę bardziej. Wydaje mi się, że potrzebujemy specjalnych po prostu nasion, żeby to zrobić, których quarry bushes, które są w jaskiniach, cavern layers, których nie mamy dostępu na razie. Więc wydaje mi się, że nadeszła kryska na matyska, czyli musimy albo tego wielbłąda po prostu, albo indyka można byłoby. Bo mamy dwa indyki, generalnie rzecz biorąc. A ten jest taki zwykły, więc tego możemy po prostu przeznaczyć do tego, bo z tego może być, bo z kota to rzeczywiście nie było za bardzo. Czasami wylatuje ten tłuszcz z kota, ale to był kitten, to był malutki, więc, no więc to był jakby problem. Więc spróbujmy zrobić add new task, butcher, cyk, jednokrotnie, pyk. Dobra, bo wielbłąd tutaj też przyszedł i też się doprasza. No. Cyk. Proszę to na priorytecie zrobić. Przy okazji mamy też ducha, który, że tak powiem, ducha tego kupca, teraz będzie nawiedzał nam fortecę jeszcze do tego. Ale to dobra, trudno. Znaczy, ktoś już w końcu zajmie się tym? Jest, dobra, indyk już idzie na ścięcie. Sorry, indyku, musisz pomóc. Cyk. Dobra, to teraz. Teraz butcher do kuchni. Cyk, mam nadzieję. Render. No, zaraz, kurde. Butcher and animal, butcher and animal. To jest raz. I render fart in a kitchen. Skulls go siltstone, turkey, skull, fat. Jest 8 przecież. Stack of 8 turkey fat view. No, może mamy tego więcej potrzeba. Render fat. Może trzeba więcej tego wszystkiego. Dobra, co tu mamy? Kittens. To tego kamela też spróbujmy. No trudno, nie mamy wyjścia w tym momencie. Cyk. Musimy się po prostu tym zająć i tyle. To jest jednokrotne. No i... A zobaczmy, gdzie ten duch jest. Nie widzę tego ducha w tym momencie. Może będzie na liście others. Undead. Tak? Ghostly Merchant. Cyk. Healthy. No ale to jest duch, nie?
Cannot breathe, vision lost, ability to stand, dobra, wounds, treatment, history, description. Restless hand generally traveling past acquaintances, relatives. This spirit has not been properly memorialized or buried. Dobra, to jeszcze będziemy musieli z duchem tutaj, ale nic nie robi nikomu. Na razie. Zaraz się nim zajmiemy. W ogóle mamy jakieś takie dziwne stwory tutaj. O, dobra. Ty już chyba się zajmujesz w tym momencie Butchering Animal. Tak? Skin. Nie, jeszcze nie. Jest, render fat. A, już mamy tutaj. Render fat, cyk. No. Add new task, soap from tallow. No właśnie, więc tallow powinniśmy zaraz tam zrobić. I będziemy mogli w końcu to mydło zrobić. Ale trzeba będzie jakąś inną, że tak powiem, sobie metodę tego zrobić. Teraz byłoby warto może co jeszcze. Powinniśmy w końcu się kiedyś dokopać do tego, do jakiejś, no głębiej gdzieś, bo na razie to jesteśmy tak, tylko sobie zrobiliśmy taką fortecę śmieszną, małą. No właśnie, ja bym się jeszcze tym duchem zajął w tym momencie. Więc trzeba by zrobić, gdzie tu jest ten? Tu jest on, slab. Nie wiem, czy możemy, bo to on nie należał do naszej fortecy. Engrave Memorial to jeszcze nie. A to można. Wszystkich, żeby nam tutaj... Nie, Art Lobbyist już jest. Solonorab. Stray Kitten. Zutan, no bo ten Zutan jest tym duchem, nie? Więc spróbujemy tego Zutana po prostu... Ej, gdzie ja to dałem? Tu. Cyk. Ungraved. A, slaps najpierw trzeba zrobić. Dobra. Add new tasks. Slab. Make rock slab. Dwa. I raz, dwa, trzy. Cztery potrzebujemy. Kurde. Raz, dwa, trzy, cztery. No można jeszcze z pięć zrobić. Tak na wszelki wypadek. To dajemy na priorytecie, 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 priorytecie. Następnie tego u Zutana trzeba dać troszkę wyżej. Cyk, 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 cyk. Dobra. No. To jest kolejna rzecz. Możemy już zrobić to mydło. Fat mamy. Render tallow mamy zrobione, czy jeszcze nie? Jeszcze nie mamy zrobione. Do kuchni, proszę. Nie, to chciałem. Render fat. Cyk. Jak najszybciej proszę mi tu zrobić ten tłuszczyk. Bo... No właśnie, trudno. Tu oczywiście musimy dalej szewy kopki prowadzić. Cyk.
Cyk, dobra. Dobrze, dobrze, spokojnie. Ale jazda się zrobiła od 10 odcinka. Aby to jeszcze nie zrobiłeś w tym momencie tego. Render fat, ok. To teraz powinno już być. Jeszcze nie ma. Może trzeba poczekać, aż zaindeksuję. Tallow. Tallow jest. Tallow zrobiony. Więc panowie, kurde, mydło mi tu robić. Egg soap. Priorytet. Ile tylko możecie, zróbcie tego. Dobra, cancel z Butcher Animal. To na razie jest ok, bo nie mamy co robić. Bardzo dobrze. Mamy już te slabs całe? Nie, jeszcze nie zrobili. Ty dopiero się tym bawisz? Nie, już zrobiliście. A może się zrobiło cancel? Zaraz, zaraz. Slab. Make rock blocks. Make rock blocks. Rock slab. Cyk. Powinniśmy mieć przynajmniej jedno. Dobra. A tutaj może ktoś coś robi. Rock slab. Na razie nikt nie robi nic. Dobra. No może zaraz zrobią. Teraz tak. To już jest w końcu ładnie wybudowane. Ok. Tu gdzieś miała być to link. Cyk, 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 cyk. Bardzo dobrze. Ten jest podlinkowany. Jet Bridge. Tutaj bardzo dobrze, czyli już mamy przynajmniej tą podstawową rzecz zrobioną. Pickup. Jak to? Equipment mismatch. Carol Trist. Coś ty próbował wziąć. A, próbowałeś sobie wziąć coś tam. Dobra, mniejsza z tym. Ale mieliście nie ćwiczyć przecież. No jest slab. Czyli generalnie rzecz biorąc. Work orders. Nie. Slab. 2. 3. 4. Nie potrzebujemy tego więcej na razie. Make rock slab. Możemy zrobić jeszcze 2, 3 na priorytecie. Natomiast tutaj macie robić engrave zutan. Cyk. Na priorytecie proszę mi to robić. Dobra, to na razie nie potrzebujemy. Chociaż teoretycznie Butcher and Animal powinno być. Jak będzie, to zrobią, nie? Soap. Dobra, teraz będzie mnie tu spamował. Render fat. Czemu to się cały czas włącza? Nie mam tutaj na work orders render fat. Może za mało mamy i to się automatycznie jakoś tu włącza. Dobra. To też trochę głupio, no ale okej. Okay. Dobra, zrobiliście ten memorial, czy jeszcze nie? Zrobiliście ten memorial. Slab. Dobra, no to teraz ten slab możemy gdzieś na przykład w naszej knajpie dać. Czy może w świątyni powinien być? Co wy tu potrzebujecie? Goblets mamy. Stored instruments. No instrumentów nie mamy. A w świątyni jakbyśmy chcieli tu, to tu, tutaj co potrzebujecie? Religions chest są. Stored instruments. Nie jest nic powiedziane. Ale to w sumie pasuje tutaj zrobić. Więc
Display, tak. Bookcase, statue, kabinet, burial, slab. Możemy tutaj zrobić, o, cyk. Pyk. Spear draw, o rany, ile my mamy tych? Goblin nawet, gobliny, kurde. No po prostu... Niesamowite po prostu, ile mamy tutaj gości, a my mamy taką kijową tą knajpę. Dobra, spróbujmy jeszcze uhonorować tego ducha. Czy ktoś może się tutaj wziąć za to? Listen to story, tak, no dlaczego wszyscy tak kiepsko się, że tak powiem, ten sprawują teraz, bo wszyscy, że tak powiem, historii słuchają i tak dalej, no. Okej, tu jest, co to jest? Sealed stone. Construction wall. Cyk, cyk. Cyk. Sealed stone. Sealed stone blocks powinno być. Nie mamy sealed stone blocks? Jest, sealed stone blocks. Mamy tego od groma jeszcze trochę. A tu nie jesteście w stanie zrobić. Na tych rogach trochę. To zróbcie tak. Deconstruct, cyk. I deconstruct, cyk. Później to poprawicie. Construction. Wall. Pyk, pyk. To za chwilkę też suspend resume. Suspend resume. Dobra, to możecie już zrobić. Alert! Put to rest. No dobrze, tak, ok. Bardzo dobrze. Put to rest. Dobra. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. To jeszcze skończmy tutaj robić te nie workshops, tylko construction wall, cyk, cyk, sealed stone, sealed stone block. Tu pojedynczo robię, dlatego że no nie będzie jak dojścia do tego. Limestone, sealed stone blocks. Construction, wall, cyk. Nawet nie wiem, czy jest sens, bo chyba przez... Nie wiem, bokiem chyba mogą przejść. Sealedstone block. A dla kompletności zróbmy, żeby to było zrobione. Zima przyszła. Okej. Okay. Tego dokończymy. Tutaj mamy fortyfikację. Tu mamy jakieś fortyfikacje. Natomiast tutaj jest tak troszkę wyżej. Są fortyfikacje. Tu jest ładnie dokończone. Tu jest jeszcze jakaś dziura na dole, zdaje się. Nie. Tu jest u góry dziura po prostu. Tu jest jakaś podłoga czy coś. No, załóżmy, że nic tutaj nie przejdzie. Dobra, mamy podstawową taką zewnętrzną tą. Można by jeszcze, mamy tylko niestety jednego mawoła takiego. Ja bym się zastanawiał, czy nie zrobić właśnie... Bo można by zrobić taki mur i pułapki. Bo wszystkie najpierw się rzucą na tego mawoła, ale to by trzeba było się bawić tym wszystkim. Dobrze, zobaczmy do naszego tego szpitala jeszcze. Nie ma nikogo w szpitalu. Okej, okay, kto to był? Czy oni zostali już opatrzeni? To był Dodok. Panie Dodok, gdzieś tu jest. Wabok, Dodok, jest Dodok. Ty jesteś, pyk. Healthy, dobra. Zdrówko, jak tam zdrówko, panie? No evaluated treatment. To chyba nie jest ten Dodok.
bo ten w ogóle nie ma żadnych tych. Dodok, Tossi, coś tam. To go w ogóle tak połatali, że on jest zdrowy całkowicie. Zdrowy, health, wounds. Nawet nie ma żadnej rany, skubaniec. No dobra. Beam, no to był już wyleczony, to widziałem. Ale coś tam miał. To jest ten... O kurde, co on se nałożył na łeb? Health, wounds. Wszystko jest ok. No i został jeszcze... Erith. Zdaje się Erith, czy Erith? Besmar, Ezym, Zefontun, Rith. Rith? Ale jeszcze był Erith. Nie, Rith może był, Rich. Health. Evaluate history. No właśnie, on był tutaj, jest wyleczony. Czyli on na pewno był. Tak samo jak sobie zobaczymy na Dodoka. Health. Tak, tutaj zostało Receive Blood Tone Splint on Left Upper Arm. No, no to już są właśnie. Czyli mają, że tak powiem, no drewniane jakieś tu te, jakże one się nazywają. Wyleciało mi to z głowy w tym momencie. Szyny. Drewniane szyny otrzymał i tak dalej, żeby mu się to zrosło, ale widać, że mu się już to zrosło. Czyli Beam, Dodok, Erith. Jeszcze tutaj mamy na dole. Tu jest jeszcze drugi, bo było, jest Rich i Erich. Health. Ability to grasp somewhat impaired. Smashed infection. Ty jeszcze jesteś chory, kolego. Receive drama, giant silk, sutures, compound, fracture, blood tone, splint. No ma. Więc jeszcze wydaje mi się left hand, smashed open, in infection. Gdzieś ty jest. Nie, nie, nie. Ty pracujesz, kurczę, zamiast się gdzieś tu położyć i zostać, że tak powiem, opatrzony. No nic. To na Erita trzeba będzie jeszcze się, że tak powiem, popatrzeć, czy jest wszystko w porządku. A reszta jest już zdrowa. Więc wydaje mi się, że jakoś może nikt nie zginie po tej całej naszej... No... Po tym ataku. W ogóle to tak się zastanawiam. Znowu mamy 43 minuty, ale krócej to chyba już nie ma. Center on the fort. My jesteśmy tutaj, a tutaj jest ten, właśnie stąd pewnie przyszła z tej wieży czarnoksiężnika. Populacja mniejsza od 10. Tam ich jest niewiele. Tak naprawdę jakby być dobrze wyekwipowani, można by im zrobić tam najazd i ich po prostu wytłuc. Kiedyś. Ale na razie chyba jeszcze no weźmy na przykład jak jest equipment. No częściowo na przykład masz metal armor, tu jeszcze handwear, footwear, jeszcze nie do końca w tym momencie wszystko jest, zdaje się, zrobione, ale no powoli rzeczy chyba mamy, bo troszkę żeśmy zdobyli, więc jak tak dalej pójdzie, to się wyekwipujemy. Na pewno trzeba będzie produkować troszeczkę jeszcze tych wszystkich tych. Ty masz w ogóle Forge Iron Goblet, to aha, to ty jeszcze te goblety miałeś zrobić. Steel bars. Tutaj można było... Ale to już na spokojnie sobie zrobimy, bo to ja muszę przejrzeć, zobaczyć czego nam brakuje jeszcze z rzeczy właśnie ze zbroi, z pancerzy. No i po prostu będziemy to powoli sobie wykuwać, tak żeby mieć całe wyposażenie dla naszych krasnoludów, no i wtedy dopiero ich możemy ewentualnie gdzieś wysłać. A na razie dziękuję Wam za obejrzenie odcinka i zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, cześć.